Skończyłeś. A jebać YouTube'a. Daj subskrypcję Dzikowi, to sobie obejrzę. I co, może jeszcze lajka. Sił nie mam. I need help. Kolejny. No ku, co? A, daj mi się. Kogo umarłem, ale zabiłem. To jest coś tak. Zabiłeś ruchu? Nie da się sprzedać, pytam. Właśnie sobie poczytałem. Późno. Cię nie ma. Bullshit.
Passed the test. So you knew about BD1? Come on board. We'll talk inside. Oh, BD1, this is Grease. Hey, Grease. What is that? Get off my sofa! Get off my sofa! Get out of there! Jest! Mam pchnięcie. He's with us. Mam pozmieć. Do you see how hard it is to get oil stains out of petroleum fabric? Not really. I hope you found something better out there than this droid. Oh, calm down, Grease. He did. Tell us, Cal. The vault was built by an ancient civilization called the Zepho. A Jedi named Ino Cordova hid something inside of it. What did he hide inside? A holocron from the archives. It contains a list of Force-sensitive children. The next generation of Jedi. I knew it! Oh, Cordova, you old fool. 10 godzin na AHA, poszukując jakiegoś secika. A long time ago, I was his apprentice. Cordova was a loner. That little droid and I are probably the only ones that know about Pagano. Hold on, wait a minute. A holo what? It stores information, but only accessible to Jedi. Hang on, I think I have one around here. Use the Force. This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen. Chociaż on akurat był średniowy. We could rebuild the Jedi Order and defeat the Empire. Okay, no problem. Let's get it. Well, except the holocron is hidden deep inside the vault, and to get it, we have to follow Cordova's path. You mentioned something about planet Dathomir and a Zepho homeworld. All right, well, where are we going? I'm just asking because I was thinking of maybe making some food. Before we do anything, I need to know something. How come you're no longer a Jedi? I had an experience that changed my perspective. So I cut myself off from the Force. Cool thing. But you still want to rebuild the Order. I believe that rebuilding the Order is the best chance we have against the Empire. Nie mam miejsca. What do you believe? I believe I can't keep hiding from the Empire, so I don't really have a choice. Cal, as long as you're alive, you will always have a choice. Are you with us? We're in. Dathomir Zepho, it's your choice. Nawet za 50 groszy sprzedał. If you're not ready to leave, don't bother me. Thank you.
this thing? What? You've never seen a terrarium before? Sure, but don't they usually have plants in them? Well, I've been a bit busy hauling you around the galaxy. But you know, you could pay me back with some seeds. I thought you hated nature. When it's out there, you betcha. But when it's behind you, that's perfection. Alright, let's see if I can find any. Seer, can you feel the force at all? Yes. But instead of opening up, I push it back down. The exact opposite of what you should do. Out there, I remembered something about myself before the purge. It was painful, but like I found a piece of myself. Hold it. No kurwa! Czemu się nie łapie? No, ja pierdolę, jebać, później co zrobię. Jeszcze daj się nie łapie krawędź. A no tak, zresetował się golem. Zapomniałem. Since I graduated first in my class at the Lateron Space Academy. I wasn't aware Lateron had an academy. Yeah, it was new back in the day. You probably don't get around that area much. So what did you train on? Name it. Fighters, freighters, short range, long range, whatever. I flew circles around everybody. You flew freighters in circles? Yeah, it's all they really allowed me to do. I was so good though, you should have seen me. Get over here, kid. We're about to land. Think of a storm brewing down there. This might not be the best time to land. Yeah, something strange. Those winds are interfering with our comms. Hey, Cordova mentioned something about peace in the eye of the storm. Well, I can just make out a settlement in the middle of it. Then we have to get there. Copy that. Couple bumps ain't gonna kill you, kid. Unless the wind picks up. Can you tell that bucket of bolts to keep his opinion to himself? I'm sure everything's under control. Because it's under control, it's just a little tricky. Okay, hold on. Perfect landing. Greasy money, baby. But I'm still getting a lot of interference on the comms. It's gonna take me a minute to get them back up. Oh, the fuck. Signs of Cordova in the meantime. Good. I'll be in touch once I crack this. Pamiętaj, ten parkour w tej grze nie jest zbytnio inteligentny. You did good work on Bogano. The more information we gather on Cordova and the Zepho, the closer we'll get to stopping the Empire. I've heard of ancient cultures, but don't know much about them. I only knew that Cordova was obsessed with the Zepho, believing their teachings to be important. I, too, was intrigued by the mysteries of our galaxy. You better get moving. There's a lot to learn here. Good luck. That's not opening. Hey! Did you find something, BD-1? Won't open.
Watch out, BD. Don't look friendly. Cal, can you hear me? The Empire. They found Zeppo. If they were following the Mantis, we would have been swarmed already. Could they be looking for the tombs? Let's hope not. Just got our comms working. I'll try the same workaround to crack into theirs. BD-1, Stim! Hey now. So what was in there? What'd you find? Nie, wiesz co, nie, strasznie stoi irytujące, to jest rzeczy, które ominąłeś, ponieważ nie miałeś mocy odpowiednich. Albo umiejętności, to jest takie wkurwiające. Czy te same tereny byś musiał od początku jeszcze raz przychodzić, to jest takie... Ach. Don't fall behind, BD-1. Thank you.
Empire's forced the villagers from their homes. Frightened refugees shipped off to work camps. Or worse. It's all lies. The Empire just wanted this land. O mój Boże. Jak to wszystko jest zrobione, zaplątanie tak. Iść teraz w ogóle, ja pierdolę. Do statku wrócić, no. Nie. Spokojnie, to pocieszę cię, ominiesz ich jeszcze więcej. Szkoda, że nie ma szybkiego ruchu, no chyba, że nie umiem jeszcze się poruszać szybko, ponieważ to jest masa, te lokacje są długie, naprawdę. No ale te skryty wszystkiego nie rozwiązują. Dark Soulsach miałeś ogniska przynajmniej. Teraz pomyśl, że przychodzisz przez całe mapy w Dark Soulsach na piechotę. Bo masz skróty. No właśnie, a tutaj to kurde co, masz te punkty, ale co one ci dają? Główne ci dają, za przeproszeniem. Dobra, zobaczymy. Tędy na pewno nie muszę iść. Źle poszedłem. Sprytnie, też nie powiem, że to nie jest, że to jest głupio zrobione. Sprytnie to zrobione, żebyś mógł tam się pozycofywać z powrotem. Też musiał o tym dobrze pomyśleć, ale. No kurwa. Tak, zabiłem szturmowców, zabiłem już jakiegoś tam kapitana i teraz zwykły szturmowiec jest, no to już po mnie. No to takie wiesz, takie oku, takie zrezygnowanie w głosie, kurwa, zajebiste. No nie wyszło. No oczywiście, jeszcze nie był taki tam chujowy szturmowiec, to był ten szturmowiec. No to właśnie ten, boże, szturmowiec, boże, jak oni się tam swają. No ci z bronią mele, prawda? Ale na hita pad, tak jakby wiesz, zrezygnował w ogóle z życia.
Co są skróty? Ambaż. Zauważył kamienistki po miastach. No nie robiłeś tej misji jeszcze. Kurde, wazi się ten ruch wyzwolenia kobiet. Jakie one są? What the fuck? Kurwa, ale to jebali. Gdzie? Wszędzie? A, no. Ale fajnie ci ci mocno atakowanie padają na hita. No, nie, fajnie te pojedynki wyglądają. Troszkę irytuje to, że oni, z jednej strony rozumiem, mają się odradzać i tak dalej, to ma być coś podobnego do Dark Souls, prawda? A jak ja tam, what the fuck? O kurwa. Pierwszy boss jest naprawdę obowiązkowy chyba. I can't push it. Oh fuck. Kurwa, się healałem w tym momencie. Nie, ciężki on jest. On jest prosty, ale ciężki dla mnie. Seer, there's a transport ship leaving the Empire's base. I heard. They plan to bring Zeffo artifacts to Coruscant. Does that mean that the Emperor is interested in Zeffo?
quest. To ja nawet. Tym razem jakaś się rozgląda z Billem. Let's go. Ile razy ja się jeszcze na tym koniu wyjebię. Jak to się zastanawia? Nic się nie dzieje, jak sobie jeździsz. W sumie łatwe walki są. Ale niektóre zasadzki są tak przyjebane, że w sekundę giniesz. Na razie na żadnej misji nie padłem, tylko kurwa na jakichś zasadzkach jechałem i gdzieś. Może. Ale na razie nie zachęcają. Jeśli o to chodzi. No. Nie, że nie możesz skipować chyba nawet tych. Polecam ci ataki na to tangi, tak żeby sobie luźno po mapie jeździć. Na to ciągle, jak sobie luźno jeździsz gdzieś. No, całkiem dobre hajs tutaj. Całkiem dobry hajsik tam idzie wyciągnąć. Zależy też w sumie. To sobie ten nakupuj dla mnie fajny. Albo zrób jak ja. Miej tam parę tysięcy nagrody za swoją głowę. I spłacaj.
Its electromagnetic winds have rendered the bulk of our mining technology useless. Meanwhile, more stormtroopers lose their lives to dangerous forces. We will not be able to fulfill our directive here. It is my recommendation that we disband the project and leave a token outpost to keep scavengers from stealing our technology. No, ale jedź za tym. Widziałeś tego świętego smoka, czy co tam już? No to on był właśnie tutaj na tym, o, w pierwszej planecie. Właśnie zerubowałem sobie tego. Zerubowałem. Zwierzaczka. Estusa dodatkowego. Let's go, Estus. Super, zyskałem zwierzaczka, dostałem Estusa. Czego się więcej?
to move fast. On it. Check. Hey now. What was in there? Toss me a stem BD1. Found something. What do they know? No mention of Cordova. No mention of Cordova. I don't think the Empire knows he's been here. Then we have the advantage. For now. Close. Doing okay back there, BD1? Can't get through. There's a storm up ahead. Something about it crippled the Empire's equipment. I can feel something pulling me there. Beyond the storm. Nie wiem, czy mnie wkurza, że nie mogę tak miał okiem w środku. Alright. Jak zamykam, no też nie jest dobrze, też boli. Powiedz mi niedługo na jakiegoś lolka. Lolka trolka. Nie.
these things are pretty cute. Seen a storm do that before. Yeah, it's incredible. Okay, BD1? My friend, I believe this to be the earliest Cepho site we've uncovered yet, despite my reservations. I cannot chase the Bogano Vault from my mind. Its visions shape the direction of an entire culture. I must understand why. I'm in the tomb. It's massive. And the Empire? No sign of them down here. What about Cordova? Still not sure what I'm supposed to find. He's a little... eccentric? Tell me about it. But he wouldn't send us here for his amusement. Keep an open mind. Did you see that? Ugh. First, I can. Za młody mask. Did you find? Powtórz jeszcze raz? A co to za jedno oka maska? Skończyłeś już Star Warsy? Nie. Gdzie jesteś? Wróciłem na jedną z planet. Nie powiem ci tak. Ale... ja jestem na razie u... pierwszy. Co? Nie gadacie. Co taka? Przybyłeś dopiero na Kaszyk? Tak. Okej. To jest ten cały Kaszyk i całą następną planetę przed Dabu chyba. Na Datomo że byłeś? Datomo mi rzeczy jak tam. Gdzie? Datomo... tej takiej pana czarnej planecie? Tak, tak. To jest siostrami nocy. Nie, jeszcze nie. Właśnie czy to jest poboczne, czy tam trzeba iść? Bo na razie ja to zblokowałem. Tak, właśnie, bo... prawdopodobnie trzeba będzie tam iść, tylko należy ci tam nie wysyła. W sensie odblokowałeś to, bo tam dostałaś informację o tym planecie, więc wiesz, że tam coś będzie. Wiesz, tak, i mogę tam polecieć, prawda? I na sam początku już mogę tam polecieć no, jako druga planeta. Tylko prawdopodobnie blokuje cię ten brak różnych umiejętności. No przecież nie próbowałem tam walczyć, ale domyślam się, że będzie ciężko. Prawdopodobnie. Na mistrzu Jedi walczę. Na tym prawie najwyższym. Gdzie jest Ksur? Na ziemi. Na ziemi, tam gdzie ostatnio? A, gdzie ma ziemia. Jaś kurwa, nawet nie zjem ziomy. A co, wchodzimy jeszcze raz? Na tygla wszyscy. Ja mogę pójść na tygla. Nie, pójść tytanów, kurwa. Pierdolony kurwa. Jeszcze raz, nie wiem. Jeszcze raz, gdyby świat był nerf na tą maskę. Ja ogólnie już te koncepcje są lepsze. Ta maska oraz ten pancerz
to są z Forsakenu i nie mogę kupić. Ooo. Smutno mi. I, a tamte legendy miałem, co nie? Znaczy egzotyki. Napierdalam z blasterów! Nie mam celować, żeby rozwalić tego blas... Co powiecie na chwilę na jakość League of Legend? Tekan? Nie wiem, myślałem o Gwiezdnych Wojnach. League of Legend też fajne, pamiętaj. League of Legend i fajne? Nie wiem, co to ci bawi. Czyż nie było wczoraj fajnie? No. W sumie tak, nie się powiedziałem w sumie wczoraj świetnie. Wyśmienicie. Ale teraz trzeba znaleźć 8 osób, żeby zagrać 4x4. Help me, BD. Nice assist.
wszystko, co miałem teraz zrobić, zrobił. To ta była trudna. Czas odpalić. Zlewoli. Przyszedłem do Ksura, kupiłem wszystko, co miałem kupić, przerzuciłem itemy na inne postacie, które miałem wrzucić, że to wysłałem Sławka. Jest zielony. Słucham? Łuki są zielone też? Znaczy się tak delikatnie zielonawe mogą. Tak generalnie brązowe bardziej. Kolejna skrzynka oczywiście zedukowana. Czekam, kiedy mam możliwość odblokowania tych czerwonych skrzynek i innych pierdół czerwonych? Zdobędziesz na jak ten, jak skończysz kaszyk i polecisz to... Ja pierdolę. Głupota trochę, ale okej. Nie mi oceniać jak to mówię. Force is there to shield us. The obstacles in your path define the path. What stands in the way becomes the way. Now, try again. Good. Continue. Faster now. Complete the test. What stands in the way becomes the way. Did it.
find something? No, to to akurat racja. Mówił, że miał zerwany ten, że miał na ten uszkodzone połączenie z mocą. Dlatego, że miał uszkodzone połączenie tekan. Dlatego, że generalnie pamiętał swoje ten. Pamiętał te umiejętności wszystkie. Tylko 50 ich nie używał. Wspominał sobie po prostu. Na te wychodzenie po ścianach nie mogło być z samego początku. A nie wiem, co on robi. Nie. Chciałem przejść dalej, ja pierdolę. To ja mapa otworzyć. Mapa. Nic po nie wiem. Hej, BD1. O, czekaj. Może jednak. O kurwa. Czarodziej. Na mapie jest wszystko. Co to? Kurwa, co to za pająk? Idź pan. Pizdu. Kurwa, jebane dasze. No kurwa, przecież dawałem bloka. This guardian was destroyed long ago. Hey! What is it?
Ale mogliby dać taki fajny pistolet. Follow me! Czy mogę ukraść tego nie? Thank you.
find? The Zepho went to Kashyyyk. Cordova mentioned someone named Tarful. A Wookiee chieftain. They were old friends. Think he's still around? There's only one way to find out. We have to go to Kashyyyk. We just opened the way for the Empire. Get over here, intruder! Something BD1? Continue excavating. I want rare artifacts, not useless trinkets. Thank you.
nabierają fajną sekwencję pościgu. Pierdolę. Podoba mi się. Słucham. Były. No, tutaj. No. Były wybuchy, także fajny pościg. Mówię ci. Polecam. Imperial officer was trying to hide a relic down here. There was a cave-in. She became trapped and never escaped. Under an Imperial dig site. It got a lot further than we thought. We can't worry about that now. The Empire's identified you as the Jedi from Braca. They're searching for the Mantis as we speak. Can't you move the Mantis? It's too risky to start the engine. Its power discharge will draw their attention immediately. I'll be back as fast as I can. Pistolet! O, jak kichniesz jeszcze raz, to będzie więcej. Jestem. Cześć, cześć. Co robicie?
BD1. Cal, we've got a Walker firing on us, and our weapons are down. Is that him? Tell him he better get his butt. Hold on, I'm on my way. Dam ci nawet łatwo. A co na YouTubie, na Twitchu? Na YouTube. Na YouTube. Linkuję. Uwaga, linkuję. Zobaczcie, jest jak lami bardzo. Walczę z jakimś robocikiem. To nie jest jakiś robocik, to jest ATS. Zastanówmy się. Dla mnie to jest jakiś robocik. Pro tip, te granaty możesz w niego odepchnąć i rakiety. Tak? Tu musisz wycelować. W sensie, rakiety trudniej, granaty jest dosyć łatwo ten odepchnąć. Nie zbałeś. Czekajcie, już muszę sobie odpalić ten drugi monitor. O, bije się. Co to za cyrka, nie wiem. Ja nie chcę się wyłączyć, bo to bez sensu, bo coś słyszę. BD1? Dobra. Just making sure you're still there. BD1? Udało ci się, bo wróciłem do grania. Udało mu się, pokonał. Udało ci się? To dobrze. Nie, to jest noga. Od lądowania, człowieku, po lewej stronie masz wejść. Just tell me that this visit wasn't for nothing. I found the tomb of a Zepho sage. They definitely used the force. An advanced civilization of force wielders who mysteriously vanished. No wonder Master Cordova became so obsessed with them. What else did you find? Before they disappeared, the Zepho journeyed to the planet Kashyyyk. Oh. Cordova had a Wookiee friend named Tarful. Maybe we can find him. Kashyyyk, look, things are really bad down there. The Empire's muscling in on those Wookiees big time. Then we better get ready for a fight. I think this lifestyle suits you. Fighting that walker seems to have made you more confident. So, how are you holding up? You mean with the Force? Yes, with the Force. I know you said it could be overwhelming. Haven't gotten myself killed yet. Rather not talk about it. Well, I understand. More than you realize. Why'd you choose to stop using the Force? When the purge started, and our clone troops turned against us, my Padawan and I took several younglings and we went into hiding. But we didn't last long. Imperial Patrol was about to discover our location, so I tried to lure them away from my Padawan Trilla. She stayed behind with the younglings, but they caught me. And they tortured me. To know about the others and how many were left, but mostly they wanted to know about Cordova and where he went. But you escaped. Yeah. It was a prison riot. I saw my opportunity and I took it. But they almost broke me. And I am not the same as I was, Cal. Your Padawan.
Tak, to nas oczyści. That's why we can't give up. We can't let the sacrifice of those closest to us be for nothing. Everything okay? Yeah, I'm great. Just enjoying some peace and quiet. Zacznijmy wypierdalać z jego miasta. Co za frajer. Dobra, syna chita idealnie. Planet next. You remember me? I came to Pagano looking for my former master, Ino Cordova. Hi to you too. You two must have spent a lot of time together alone on that planet. Must have left right after you were activated. Do you remember the last thing Cordova said to you? Good luck, Jedi. May the Force be with you. The log left for Cal. Nothing else? All right, we're here. Get in your chair. Tell me we're not running that blockade. Oh, only as a last resort. I've rigged the Mantis' transponder to transmit Imperial signals. Hey, Grease. Yeah? Keep your power signature low and act like we belong. Just like Braca. No, it's right. I don't need another set of hands. Just please keep your eye on the scanner. All please. Right. All right. All right. I don't see anything. Preoccupied with something on the ground. We're clear. That doesn't look good. The Empire is devouring Kashyyyk for its natural resources. Wookiees have been enslaved or displaced. That was a close one, kid. Aren't you supposed to be watching the Wookiees and Walkers ambushing an Imperial convoy. Walkers approaching their position. Tarfa could be with them. Alpha could be anywhere, like deep in the ground, like we're gonna be if we get caught up in that battle down there. We don't have any other options, and we'll die without our help.
So what's your plan? Sabotage. We used to scrap walkers on Braca. I'll just jack one. Get a load of the kid. He thinks we're back in a clone war. Captain, get us near those walkers. Wait, what? Listen, those walkers double as troop transport, so once you get inside, be careful. No freeze breeze to work his magic. Hey, do me a favor. Stay alive down there. I'll add it to the plan. Right, if you're jumping, you better do it now. Watch, pindon. Ready to do this? That was close. Maybe we can get up there. Okay, now where? Just a little more. Yes, we keep going. Climb to the top.
should still be enough to stop out these insurgents. Keep us steady. Get some. Huh? It actually worked. Okay, throttle. Report, what's happening over there? You're in violation of Imperial Protocol. Shut that guy up. 207. Stand down or we won't have. Let's do this. That's the blasters. So that fires the cannons. That's out of the way. Someone who just brought Nada to the table. Who are you? Someone making the Empire angry. We're venturing on an imp landing pad up ahead. Would my fire support? Copy that. Let's make him even angrier. They won't be using that anytime soon. More troopers ahead. To protect the guerrilla fighters. For us. Can you do anything? Hold on! Brace yourself, BD! I'm okay. You all right? No, we are not doing that again. You just wrecked a perfectly good walker. Got a name? Cal Kestis. Saw Gerrera. What are you doing on Kashyyyk? Looking for somebody. What are you doing here? My companions and I came to Kashyyyk to disrupt Imperial supply lines. Hey! Who are you looking for? A Wookiee chieftain named Tarful. Tarful is impossible to find. There's a reason he's evaded the Empire for this long. He's a freedom fighter? He's the freedom fighter. A symbol of the Wookiee resistance. Striking at the Empire from the Shadowlands. Huh. Seer, Grease, this is Saw. How you doing? What do you want with Tarful? Jedi business. Jedi are dead. Not all of them. Get that off a corpse? My master gave it.
pad supports an imperial refinery that runs on Wookiee slave labor. Intel suggests that some of the captives there are guerrilla fighters. I should help them. One of them might know how to contact Tarful. It's possible. Oh, wait a minute. Hold on. Wait a minute. The Manish works wonders. I mean, it's a great ship, excellent pilot, but it is not built for close support. We'll stay here and monitor Imperial transmissions. With a bit of luck, we'll intercept any distress calls. Appreciate it. My lieutenants and I will scout ahead to prepare the attack. Join us when you're ready. Go!